serdecznie od pozycji kancelarii. Szanowni Państwo, na wstępie kilka słów, dlaczego ten temat, dlaczego przy okazji rozmowy o onkologii, co zainspirowało mnie, aby właśnie ten temat wybrać. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o rozwiązania w zakresie najskuteczniejszych, najbardziej efektywnych systemów ochrony zdrowia, najbardziej wydajnych w różnych krajach, w Polsce. Ten temat budzi moje zainteresowanie już od dosyć dawna, praktycznie od początku mojej pracy jeszcze dla Narodowego Zdrowia w 2004 roku. Natomiast w tym roku temat ten zainteresował mnie nieco bardziej po majowych wypowiedziach ministra zdrowia, pana Szadowicza, który w maju zapowiedział, że kolejne reformy, które będą przygotowywane przez resort zdrowia, będą uwzględniały pójście w kierunku takich rozwiązań, które będą promowały płacenie za dodatkową jakość, za lepsze wyniki, leczenia, lepsze wyniki w zakresie procesów, procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Nie wiem, ile osób z Państwa zaobserwało jakiś oddźwięk tej wypowiedzi pana ministra, a mianowicie ja bardzo zwróciłem na to uwagę, że jeśli chodzi o dziennikarzy, ten oddźwięk był bardzo pozytywny, bo oczywiście zawsze zapowiedź nowego rozwiązania systemowego uwzględniającego płacenie za efekt, płacenie za pozytywne wyniki terapii, zawsze PR-owsko jest bardzo dobrze przyjmowane. Natomiast jeśli chodzi o uczestników systemu ochrony zdrowia, w szczególności lekarzy i pacjentów, ta wypowiedź wzbudziła bardzo wiele opór. Ja zaobserwowałem na forach internetowych, czy portalach internetowych, jakie były komentarze zarówno lekarzy, jak i pacjentów odnoszące się do zapowiedzi tej reformy. Chciałem przytoczyć kilka z nich. Oczywiście te komentarze wynikają z nieświadomości. Zarówno lekarzy, jak też pacjentów, na czym tak naprawdę polega płacenie za wyniki, płacenie za dodatkowy efekt, jak te rozwiązania wyglądają w innych krajach, ponieważ w innych krajach już od kilku lat takie programy płacenia za wyniki leczenia są wprowadzane. I przede wszystkim nieświadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie, moim zdaniem, wzbudziła bardzo duże obawy. To są oczywiście komentarze zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o początki, wkrótce można powiedzieć, że prapoczątki płacenia za efekty miały już miejsce w XVII wieku przy naszą aferę, ponieważ odpowiednie kodeksy, odpowiednie zapisy dotyczące dodatkowej zapłaty za pozytywny efekt terapii oraz karanie za niepozytywny efekt terapii znalazły się już właśnie w kodeksie Hammurabiego w XVII wieku przed naszą erą. Szanowni Państwo, jakie są definicje systemu płacenia za wyniki? Więc przede wszystkim możemy podzielić na dwa rodzaje, a więc systemy uwzględniające wynagradzanie personelu medycznego, uwzględniające zachęty finansowe za podnoszenie jakości oraz systemy finansowania świadczeniodawców uwzględniające dodatkowy efekt zdrowotny, wyższą jakość, która jest oferowana przez danego świadczeniodawcę. Spotykane w literaturze synonimy to przede wszystkim systemy pay for performance, są także określenia pay for results, value based food chasing oraz pay for reporting. Ten pay for reporting, czyli płacenie za raportowanie, to są najczęściej wstępne fazy
programów płacenia za wyniki, ponieważ zanim płatnik, zanim regulator w danym kraju wprowadzał program płacenia za wynik leczenia, wcześniej musiał zwalidować i określić, które parametry i w jakich jednostkach chorobowych będą najlepsze do oceny jakości, do oceny wyników. A więc niezbędne do tego było sprawozdawanie bardzo wielu danych ze szpitali do płatnika. Oczywiście praktycznie w każdym kraju, w tej początkowej fazie występował opór środowiska, dlaczego mamy raportować to zadanie. Więc płatnicy w tamtych krajach przewidzieli w początkowej fazie tak zwane programy pay for reporting, czyli dodatkowe wynagrodzenie za sprawozdawanie przez lekarzy bardzo wielu danych klinicznych. Proszę Państwa, tradycyjnie mechanizmy finansowania świadczeń to przede wszystkim fee for service, czyli ta opłata za usługę, stawka kapitacyjna, która w Polsce występuje przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej, opłata stała, czy też w innych krajach opłata za rozpoznany przypadek, rozpoznany jednostki chorobowej. Natomiast nowe mechanizmy, te, które są uwzględniane w różnych programach płacenia za wynik, to przede wszystkim płacenie za jakość. To rozwiązanie bazuje na wieloparametrycznej ocenie jakości świadczeń. Płacenie za raportowanie, tak jak powiedziałem, to są właśnie wstępne fazy przed wprowadzeniem programów pay for performance oraz płacenie za wydajność, które bazuje na dodatkowym wynagradzaniu świadczeniodawców za redukcję kosztów, na przykład redukcję średniej liczby osobowni na pacjenta na rok, bez pogorszenia wyników terapii oczywiście. Oraz płacenie za tak zwaną wartość, czyli tutaj porwaniu. W tych mechanizmach płatnik przewiduje jednoczesne zachęty za finansowanie, zarówno za poprawę jakości oraz za redukcję kosztów zniesionych na leczenie, właśnie to było przyjmowane w Stanach Zjednoczonych najczęściej. To płacenie za wartość miało optymalizować strategię szpitali. Proszę Państwa, jakie są główne przyczyny wprowadzania w ostatnich latach w różnych krajach programów płacenia za wyniki? Przede wszystkim wzrostowy trend kosztów ponoszonych na nowe technologie medyczne, wzrost zapotrzebowania na świadczenie opieki zdrowotnej dziecięcy i z poprawy diagnostyki i ze starzenia się społeczeństw w niektórych krajach, między innymi z tym będziemy mieli do czynienia w pewnych przypadkach. Dłuższym przeżyciem oczywiście wydłuża się średnia życia. Również w Polsce to obserwujemy zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego, no również z każdą dekadą się poprawia. Poprawa diagnostyki, tak jak powiedziałem, coraz łatwiejszy dostęp dla pacjentów do informacji medycznej. Brak informacji odnośnie realizowania zaleceń klinicznych w przypadku tradycyjnych mechanizmów finansowania, a więc w krajach, gdzie regulator postanowił zbierać te informacje, czy zalecenia kliniczne są realizowane, wówczas wprowadzano programy Pay for Performance, gdzie wiele danych klinicznych szpitale raportowały. Oczywiście odpowiedni bonus finansowy płynął zatem z kont płatnika na konta szpitala. I oczywiście potrzeba podnoszenia jakości usług zdrowotnych. Główne cele, które są stawiane programom płacenia za wyniki leczenia, to poprawa jakości i efektywności usług zdrowotnych, większa sprawiedliwość w finansowaniu świadczeniodawców oraz zmiana zasad finansowania świadczeniodawców poprzez dostosowanie wynagrodzeń dla personelu medycznego. Szanowni Państwo, kluczem do sukcesu tych programów jest przede wszystkim właściwy dobór parametrów. Parametrów, które charakteryzują jakość, charakteryzują wyniki leczenia, parametrów klinicznych, które będą
oceniane, punktowane przez składnika w danym programie płacenia za wyniki. Parametry, które, przykładowe parametry oczywiście, ponieważ tych parametrów stosowanych w różnych programach jest kilkadziesiąt, a może nawet około setki. Ja tutaj wymieniłem te najczęściej stosowane w programach zachodnich. To między innymi stosowanie leczenia zgodnego z opublikowanymi zaleceniami klinicznymi opartymi o evidence-based medicine, medycyną opartą na dowodach. Jeśli szpital się zobowiązywał do stosowania wyłącznie zaleceń opartych o PBM, tutaj również było to premiowane przez płacnika. Kolejnym wskaźnikiem była liczba zakażeń szpitalnych i powikłań, których można było uniknąć. Najczęściej stosowano właśnie wskaźnik w zakresie grupy leży. Oczywiście szpitale, które miały niższy wskaźnik zakażeń szpitalnych, niższy wskaźnik powikłań, te były premiowane. Dostawano się na więcej punktów. Liczba reoperacji i wskaźnik ponownych przyjęć do szpitala, te wskaźniki również w programach Pay for Performance bardzo często podlegały ocenie. Jakość życia i satysfakcja pacjentów to parametr, który właśnie w Stanach Zjednoczonych był z dużą szczegółowością oceniany. W celu oceny tego parametru pacjenci wypełniali odpowiedni kwestionariusz. Oraz bardzo często w programach promujących wydajność szpitala oceniano miesięczne lub też roczny koszt na pacjenta w danym oddziale szpitalnym. Również niektóre szpitale były premiowane za to, że wdrożyły w swoim wewnętrznym systemie tak zwaną elektroniczną historię chorób pacjentów, co powodowało łatwiejszą komunikację z płatnikiem, również dzięki wdrożeniu takiej elektronicznej dokumentacji pewne dane mogły bardzo szybko, bezpośrednio wpłynąć do systemów elektronicznych płatnika. Podstawowe rodzaje danych analizowane w programach płacenia za wyniki to dane pozyskiwane od personelu medycznego, czyli od lekarzy, pielęgniarek, a nawet zdarzały się programy, w których dane z płatnika płynęły wprost z laboratorium szpitalnego. Dane pozyskiwane od pacjentów oraz dane pośrednie dotyczące wyników terapii, czyli bazujące na surogatach i dane końcowe, czyli finalne punkty oceny wyników terapii. Tutaj przykładem są odleżyny, poczekiwania pooperacyjne, zakażenia szpitalne czy śmiertelne. Szanowni Państwo, oczywiście wprowadzanie programów wyniki wiąże się z pewnymi problemami. Jakie są to problemy? Przede wszystkim jest to ryzyko niewłaściwego doboru ocenianych parametrów. Jeśli parametry zostaną przez regulatora dobrane niewłaściwie, wówczas wypłacanie premii dla danego świadczeniodawcy może przebiegać bez realnej poprawy jakości czy też efektywności terapii. Kolejnym problemem jest długi okres czasu wymagany do oceny niektórych parametrów, na przykład w przypadku onkologii. Przeżycie pięcioletnie oczywiście wymaga dłuższego czasu, aby móc to ocenić, natomiast płatnik musi dokonywać oceny jakości po każdym roku, a niejednokrotnie częściej. Oczywiście ryzyko selekcji bardziej rentownych, bardziej opłacalnych pacjentów i odsyłanie do innego świadczeniodawcy bardziej pacjentów nieopłacalnych zachodzi zawsze, dlatego też w wielu tych programach płatnicy wprowadzali specjalne mechanizmy zabezpieczające przed takim zjawiskiem i monitorujące, czy nie zachodzi tutaj zjawisko selekcji pacjentów. Dysproporcje pomiędzy szpitalami uwarunkowane różnymi możliwościami finansowymi. W przypadku Polski na przykład mogą być to dysproporcje pomiędzy dofinansowaniem przez samorządy, spółki czy inwestorów. Oraz problematyczne niejednokrotnie było premiowanie personelu medycznego, który
miał największy wkład w poprawę jakości usług, ale to już wewnętrzne rozwiązania dyrekcji szpitali. Najważniejsze programy pacjenta za wyniki opisane w literaturze, ten pierwszy programie Hospital Quality Incentive Demonstration Project, największy jak dotąd na świecie. Projekt płacenia za wyniki obejmujący kilka tysięcy szpitali w Stanach. Kolejne również amerykańskie programy. Jeden duży program płacenia za wyniki prowadzony w Wielkiej Brytanii dla lekarzy rodzinnych. I ostatni kanadyjski program. Jakie kwestie są kwestiami strategicznymi w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce? Przede wszystkim resort zdrowia musiałby ustalić, czy nie wiem, czy będzie to kompetencje, czy kompetencji Urzędu Nadzoru Bezpieczeństwa Społecznego, czyli kompetencji UNUS-u, to najbliższa przyszłość pokaże. Natomiast kluczowe jest ustalenie formy wynagradzania, czy miała być to jednorazowa premia, jednorazowy bonus, czy też podniesienie wartości całości kontraktu dla szpitala, czy też jakieś metody łączone. Ustalenie reprezentatywnych jednostek chorobowych podlegających ocenie, bo oczywiście nie wszystkich chorób możliwe są do oceny. W tych programach wybierane są jednostki chorobowe reprezentatywne. Ustalenie bezwzględnych parametrów, na podstawie których dokonywany będzie pomiar jakości usług, walidacja parametrów oraz oczywiście inwestycja. No niestety tutaj regulacja musi zainwestować w szkolenia kadr, resortu, UNUS-u, płatnika oraz szpitali. Kolejna kwestia, ustalenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia lub też kary dla świadczeniodawców, dopasowanie systemów motywacyjnych, ustalenie całości budżetu płatnika przeznaczonego na programy płacenia za wyniki oraz inwestycja, to prawdopodobnie kosztowna inwestycja, rozbudowanie poważnego systemu informatycznego do raportowania danych płatników i wiarygodny system ewaluacji. I na zakończenie, jakie są wnioski. Niestety z takim smutnym wnioskiem jest ten zaznaczony przeze mnie na czerwono. Oczywiście jest wniosek wysunięty na podstawie opublikowanych badań nad skutecznością tych programów w różnych krajach. Ten wniosek mówi nam, że na obecną chwilę występuje wciąż bardzo niewielka ilość parametrów, które pozwalają nam, zwalidowanych parametrów, które pozwalają nam tworzyć takie wydajne programy płacenia za wyniki w onkologii. Natomiast programy stosowane w chorobach wewnętrznych, w szczególności w kardiologii, gdzie ten obszar medycyny był reprezentowany dosyć licznie w programach Medical Performance, w tym obszarach programy odniosły istotny sukces. Doprowadziły do poprawienia jakości, poprawienia wyników oraz ważnym wnioskiem jest to, że tego rodzaju programy mogą wykazać korzyści, ale w tych obszarach, gdzie możliwa jest bardzo dokładna ocena wyników terapii. I na zakończenie oczywiście finalny wniosek, że programy wypłacenia za wyniki nie stanowią i prawdopodobnie nie będą stanowiły żadnego panaceum na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia, natomiast stanowią bardzo cenną, uzupełniającą strategię dla niektórych obszarów medycyny, umożliwiającą promowanie jakości i poprawę wyników. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Panu doktorowi. Myślę, że bardzo ciekawe rozważenie. Ciekawie jestem przy okazji, oczywiście Pan tutaj jest, czy ma takie okazję rozmawiać na ten temat w gremium decydentów, bo przecież jest Pan pierwszy raz przy okazji takiej dyskusji. Przecież też pracował Pan na tym, są
dzisiaj było podkreślane w dyskusji, że ciągle rozmawiamy, pokazujemy na różne możliwości rozwiązań, ale w zasadzie nie ma ciągu na przerwę, nie ma jakiegoś przełożenia, przynajmniej żeby część z tego, co istniało w praktyce życiowej. Przecież to jest interes dla wszystkich. I dla prawnika, i dla prawnika, i dla dyrektorów szpitali. Jakie pan ma refleksje po tylu latach pracy? Faktycznie po majowych wypowiedziach ministra Rutkowicza minister specjalnie już do tego tematu nie wracał. Pojawiły się inne bardzo, bardzo medialne kwestie. Jest problem z finansowaniem instytutów, jest problem z wdrożeniem in vitro w tej chwili. A więc ja sądzę, że ten temat jeszcze wróci, ponieważ to niewiele z Państwa może zdaje sobie sprawę, ale 1 października reforma ochrony zdrowia, reforma Obamy i związana z tym ustawa Affordability Care Act, główna ustawa, która jest, można powiedzieć, odpowiednikiem naszej ustawy o świadczeniach zdrowotnych w Polsce, wprowadziła 1 października tego roku finansowanie za wyniki, właśnie taki obowiązkowy program Pay for Performance dla wszystkich szpitali finansowanych przez NEMIKę. Bardzo dużo o tym pisze się w prasie amerykańskiej. Ja monitoruję te doniesienia i na pewno jeśli jakieś pierwsze wyniki z tej reformy się pojawią, na pewno przybliżę Państwu te doniesienia na